Hejka, z tej strony Eliasz. Miałem zamiar nagrać kolejny raz film omawiający to, co myślę o rozwoju gry w ostatnich miesiącach, ale błyskawicznie zdałem sobie sprawę, że praktycznie powtórzyłbym to samo, co w poprzednim filmie. No czyli tak w skrócie. Postaci, balans i mapy. Tutaj Blizzard pracuje ciężko, aby utrzymać e-sport dynamicznym, interesującym i zarabiającym, więc 7 na 10. Jeśli idzie o sam e-sport, nie za bardzo się nim interesuje, ale zarabia dużo pieniążków, więc chyba super, więc ileś tam na 10. Natomiast eventy, tak długo jak długo będzie funkcjonował e-sport, Blizzard zobowiązał się już karmić nas spleśniałymi kotletami odgrzanymi w mikrofali, które dla smaku poda w towarzystwie półtorej łyżki nowych skinów. 0 na 10. I jeszcze komiksy. A, sorki, komiksów już nie ma. Może kiedyś wrócą, ale póki co też 0 na 10. No i animacje. Jak zwykle olśniewająco piękne, jak zwykle nieźle zagrane oraz jak zwykle z obrzydliwie zachowawczą, tchórzliwą i leniwie rozwijaną fabułą. Ładne na 10. W ogólnej ocenie wystawiłbym więc Blizzardowi 6 śpiących leniwców na 10 chciwych parówek. I tyle by było, jeśli chodzi o moją opinię o rozwoju gry. Ale to, co aktualnie najmocniej zwraca moją uwagę, to zachowanie społeczności przy każdym większym wydarzeniu. Nieważne, czy jest nowy bohater, event czy film, zawsze pojawia się obóz niezadowolonych oraz obóz zachwyconych lub przynajmniej w miarę ukontentowanych. Dyskusja zazwyczaj zmierza do miejsca, gdzie jedna ze stron mówi: jak się nie podoba, to wypadł grać w coś innego. No coś w tym jest. Żyjemy w takich czasach, gdzie wybór jest ogromny, więc szkoda czasu na poświęcanie uwagi czemuś, co nie odpowiada nam w 100%. Nie pasuje nam faktura papieru toaletowego, to wybieramy inną markę. Nie lubimy posmaku jogurtu jednego producenta, to 10 innych czeka na nas ze swoimi odmiennymi chemicznymi mieszankami. Jak dziewczyna oddycha w sposób niedokładnie odpowiadający naszym oczekiwaniom, czas zacząć nowe łowy na Tinderze. I to samo dzieje się z grami. Nie pasuje, to idź gdzie indziej. Straszne jest, że można coś albo fanatycznie, bezkrytycznie kochać, albo omijać szerokim łukiem. A wszelkie formy pośrednie są jakimiś niezrozumiałymi ludzkości tworami. Nie da się czegoś lubić pomimo wad. Nie da się czemuś kibicować w nadziei, że zmieni się na lepsze. Nie wolno niczego krytykować, bo wszędzie czają się psychole, którzy z pianą na ustach będą krzyczeć: jest idealnie, idź stąd! Szkoda tylko, że jest to totalna głupota. Świat zmienia się na lepsze właśnie dzięki ludziom, którzy potrafią dostrzegać wady przedmiotów czy zjawisk oraz poszukują sposobów ich naprawienia. W zasadzie gry, które długo trzymają się na rynku, funkcjonują dzięki krytykom, bo tacy ludzie też muszą być w zespole twórców. Gdyby Blizzard był tak samo ograniczony umysłowo, co niepokojąca część jego fanów, od 2 lat jedyne co by robił, to powtarzał, że gra jest idealna, a jak nie pasuje, to wypadł. Nie byłoby żadnych reworków, no po co zmieniać to, co jest idealne? Ale Blizzard pod tym względem jest rozsądny. Nie słucha fanatycznych obrońców stanu idealnego, ale tych, którzy ich produkcję lubią, rozumieją oraz potrafią wskazać jej niedoskonałości. Bo świadomy odbiorca jest zawsze tym najbardziej wartościowym. Przynajmniej jeśli idzie o ocenę merytoryczną dzieła, jak gra, film czy książka. Choć fanatyków też potrzeba. Ktoś musi bezmyślnie wpychać twórcom pieniądze do kieszeni. Nie ma co się oszukiwać, że jest inaczej. Jednak to ludzie z krytycznym spojrzeniem, czy to pośród samych twórców, recenzentów, czy po prostu fanów, potrafią wskazać elementy, które pozwolą dane dzieło ulepszyć, a tym samym dotrzeć do kolejnej fali fanów, którzy mogą stać się świadomymi zwolennikami lub dołączyć do armii oddanych wyznawców. Jeśli mam być szczery, to hejterzy mają taki sam potencjał toksyczności, co fanatyczni chwalcy. Dlatego jeśli jesteście miłośnikami Overwatch i dopingujecie mu z całej siły, to włóżcie swój wkład w budowę jego pozytywnej społeczności, nie odstraszając bardziej sceptycznych graczy swoim butnym: idź graj w coś innego! Nie tędy droga. W ten sposób zabijacie swoją własną grę. Dlatego jedyne, co chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, to bądźcie świadomymi ludźmi. Nawet jeśli coś kochacie całym swoim sercem, zawsze szukajcie miejsca, gdzie będziecie mogli chłodnym okiem spojrzeć na mocne oraz słabe strony obiektu waszego uwielbienia. Nie ma znaczenia, czy to są filmy, czy gry, czy nawet wiara albo miłość. Nie chodzi też o to, by być do wszystkiego negatywnie nastawionym. Celem jest,
abyśmy wszyscy byli osobami z szeroką perspektywą, otwartym umysłem i gotowością do ciekawej dyskusji, a nie zaściankowymi gburami zamkniętymi w hermetycznych czterech ścianach, oczekując zaduszenia we własnym sosie. Dobra, wyrzuciłem z siebie co leżało mi na sercu. Mam szczerą nadzieję, że choć jedno z was podejmie próbę wyrwania się z okowów fanatyzmu, by spojrzeć na Overwatch, a może i na cały otaczający świat, z odrobiną realizmu. No nic, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!